Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj witam was już w normalnym klimacie. Wszystko ze mną w porządku. Mam nadzieję, że u was też. Wczoraj wieczorem pojawiła się paczka z Informem 85+. Na dodatek powtarzalna rozbudowa 80+. Trochę tego porobiłem, ponieważ potrzebowałem foderu. I czy moja szczęśliwa passa była kontynuowana? Przekonajcie się sami. Więc mamy tak, straszne pojedynki i w sumie cztery wyzwania w środku. Wampiry, wilkołaki, wiedźmy, czaty, duchy, mumie i zombie, mózgi. No dobra, jakie są wymagania naiwka? Czterech piłkarzy 85, ocena składu 84. Kurde, dużo. Zróbmy najpierw rozbudowę. Potrzebuję kart 85, mamy ekrany. Urugwaj, Esio i to jest Jimenez 84, 3, super. Bobby! To nie jest, to jest Taliszka. Okej, okay. Pierwsza paczka przed nami, od razu otworzymy. No nawet bez rzadkiego zawodnika, dobrze, że nagroda jest wymienna, bo jednak taka paczuszka za 45 tysięcy, 82+, mogłoby coś polecieć. Mamy to! 45 koła, wymienna. Jeszcze jeden Vini Junior i byłbym szczęśliwy. Wymienna, bo łapki się podają. Dobra. Ekrany! Ferland Mendy, 80 tysięcy. No ogółem doceniam gest EA, że dostaliśmy taką paczuszkę, ale no... No chociaż coś ciekawszego niż Asensio i Insigne mogłoby polecieć. Opening! 5 razy 80+. Potrzebujemy trzech kart 85. Zaczynamy bez ekranów, to na pewno się uda. Jest walkout! Okej. I proszę państwa, to będzie... Romelu Lukaku! Ja go przepalę w tym SBC, bo po cholerę mi on. 86 oceny ogólnej, akurat. Nie będę musiał przepalać 84, jest dobrze. O czym wy piszecie? Jaki najlepszy RL9 na świecie? Ekrany, proszę, 85. Kapitalnie Sommer. Nawet nie wiem, czy Sommer ma 85, ale... Ekrany. Argentyna, Esio, to ja nie pamiętam. Romero, 83. Skąd mam tyle pieniędzy? Sprzedałem wszystko. Znaczy nie wszystko nawet, jeszcze chyba miałbym ze 100 koła. I bez ekranów. No okej. Okay. Dwie karty to mogę dokupić. Niżej nie zejdziemy. Żal tego Millera, kurde, ale... Też Diogo Jota, no nie mogę go trzymać. 134 mecze. Kiedy ja to zagrałem? Tomori. To jest moje życzenie. Anglia. Mamy walkout. Jest dobrze. Będzie Anglia? Fantastycznie, bo wkrótce mamy Mistrzostwa Świata. Ja będę chciał zbudować najlepszą możliwą drużynę z Polski. No i Wojtek Szczęsny będzie bardzo ważnym elementem tej układanki. 87 oceny ogólnej. Pięknie, pięknie, już czuję po prostu ten zapach Kataru. I wy mi pisaliście, bym ja robił tego czerwonego pika. Niestety paczka z Informem mojego życia nie zmieniła, dlatego zapominamy o tym, jednak tak jak wczoraj powiedziałem, stwierdziłem, że sprzedam wszystko, co mam. Zaczniemy tak jakby od zera, oczywiście. Używam kart niewymiennych, które posiadam, ale stawiamy na kilka nowych nazwisk. Niedużo, bo skończyło się na dwóch kartach, ale zmieniłem swoją drużynę. Postawiłem na dwie nowe karty out of position. Kurde, nie ma go ze zmianą pozycji. A i był. I z kotwicą jeszcze, yeah. Dobra, mam kasę, nie? Mam stać mnie, ludzie, stać mnie. Reece James. Dla kibiców Chelsea. Jak u Uniteda tutaj szanujemy wszystkich. 156 tysięcy Reece James. Skąd ja mam te zmiany pozycji nagle? 4-2-2-2 od pierwszej minuty. Haaland z kim? Ty, bo ja zapomniałem, jak ten zespół ma wyglądać. Z Sonem, dobra. Aha, to my coś takiego... Nie, Reece James idzie na napad. Co masz? Capdeville, Valverde, Sorloth i Turynie. No widzowie, jak ja to przegram. Odpalam Gran Turismo dzisiaj, bo... Szymon Mrozu, dawaj Szymon, gramy. Sorloth to król, no za to cię szanuję ogółem, ale... No nie mogę przegrać. Cyk. Reece James? Kiwel, no to musi być gol. 1-0. Stój. Kiwel, na pustaka, Haaland, brawo, 2-1. Pyk, Reece. No i tam wchodzi Haaland, od razu dośrodkowujemy, Erling. Delikatnie, 3-1. Nie wiem, no, kurde, tak już chcę do tej pierwszej. Stoję na tym ostatnim checkpoincie. Poprzeczka. Uwaga, Isaac. A, dobrze, tutaj ej, bo, dobra, myślałem, że mam 4 bramki. O to właśnie chodzi, James, pokaż, że warto za ciebie zapłacić. 4-2, no słuchajcie, Dembele. Ani razu dzisiaj, w ogóle ani razu tak ładnie nie trafiłem Dembele, więc... Za to już James ma ogromnego plusa. Główka. A Kanji? Griezmann ledwo z miejsca rusza, okej. Okay. 4-3, 20 minut do końca.
No bez jaj, przecież to leci prosto w niego. O jene. Ale w miarę okej się grało. Rich James w porządku. Nie przegrałem, słuchajcie, nie przegrałem, więc nie ma Gran Turismo. Czerwony Cancelo, Perisic. Prosty futbol, podajemy, dbamy o dokładność podań, dbamy o podania. Haaland i brawo, asysta Risa Jamesa. Kurde, pięknie śmiga na tym skrzydle. Nie wiem, jak ten fut będzie teraz wyglądał przez to, że mundial jest teraz, kurde, w środku tak cyklu gry. Nie wiem, co mi kminią, ale zawsze, nie wiem, akurat fajny klimat miał ten osobny tryb, bo i trochę te karty inaczej wyglądały. W FIFA, ten, jak był World Cup 2018, to no nawet gameplay trochę inaczej wyglądał w tym trybie mistrzostw, tak mi się wydaje. Bo byłem wielkim fanem Romelu Lukaku. Pamiętam, jak tym Lukaku tak mi się dobrze grało. Czekałem na nową FIFA, by pograć tym Lukaku. Przyszło to, co do czego to oczywiście był niegrywalny. Dobry pressing. Używacie jakiegoś pressingu w taktyce w ogóle? Bo się zastanawiam, czy jest sens grać na zrównoważonym, czy... Po utracie piłki. Nie, bo po prostu też muszę chyba to włączyć, ze względu na to, że jest to mega denerwujące, że piłkarze po prostu no nic nie robią. Stoją jak kołki, brakuje takiego ruchu. No ale Roberto! Nie, no ja... Ja naprawdę Mendiego kupię dzisiaj. Roberto Carlos dogania po prostu Haalanda. Mendy zjadłby go na śniadanie. Erling! 2-2. BOOM! 3-2! A może wszystko pójdzie po mojej myśli? Ross Barkley? Jednak nie, jednak Marc-André Ter Stegen ratuje rywala, dzięki czemu jeszcze ma szansę, na szczęście Vasquez i kontrola, i mamy zwycięstwo, brawo. Okej, szczęsny, Tomori, Foden, Di Natale, Chiesa, Vini. Się pochylę, bo trzeba się spocić. Gdzie na Dragbaka, choć szkoda, że Makelele tu był gol, niestety. 1-0, dało się tego uniknąć, rywal za szybko mnie zaskoczył. Son? Pięknie, 2-1. Son? Dobrze, 3-2. Jest czas. Rhys James, 3-3. Piękny zawodnik, kurde. Taki czysty jest, wam powiem. Czyste podania, czyste strzały. Nie wierzę, że on widział to podanie. Brawo Akanji. Podłącz się Jorente. No i to jest ten Mendy. Koniec, kolejny remis. Ostatnie podejście. Sigmas FC. O. Ile ten Mbappé? 2,5? No ciśnij tego Dembele, on ma 40 siły. QL. Nie, muszę znów wytyczne pozmieniać. Dodać ten pressing i spokój teraz, chwila. Niech on sobie pobiega. I gol! Kylian Mbappé 1-0. Haaland! Dobrze, 1-1. Ale posrane są te ruchy Kyliana, jak on tam zaczął nim kręcić 0-1, to... No podaj do niego. Brawo, Tivo! O właśnie, o coś takiego chodzi, Erling! Podanie, Son! Po cholerę to przyjęcie, hypermotion, no dodają te niepotrzebne animacje w FIFA 13, podajesz do takiego Sona Luta z pierwszej. Przyjęcie, prawa noga! Nie wiem, co się stało, bo na początku byłem przekonany, że ten Mbappé strzeli 10 goli w tym meczu, tak nim się poruszał. No ja pierdzielę. Najgorsze jest to, że wiem, co on kurczę zrobił, ale no nie da się czasami tak, nie potrafię, pewnie dać się da, ale nie potrafię się w porę przełączyć. Pyk! Rhys James, kurde no! Mamy to. Pokonany Kylian Mbappé in form z trudem. Wyszarpane zwycięstwo, no ile mi brakuje? Dwóch? Mam nadzieję, że dwóch zwycięstw, bo... No dobra, dwa, bo jak wygram kolejny, to będzie boost, ale jest masakra, ja... No i na dzisiaj jest to tyle, to ostatnie spotkanie było dzikie, bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać, bo to mnie trochę zbudowało, to co na początku ten gość robił Mbappé było po prostu kosmiczne, ale koniec końców to moja ręka została podniesiona do góry i bardzo mnie to cieszy, no i co no?
Miłego dnia wam życzę, mam nadzieję, że film wam się spodobał, może jutro wreszcie ten draft zrobimy, ale po tych kilku pierwszych meczach, no muszę stwierdzić, że Reece James jest po prostu niesamowity. Ja wiem, że wczoraj był Messi, ja tego Messiego sprzedałem i no ta gra jest taka, że mi się Reece'em Jamesem gra lepiej niż Leo Messim. Ale to może być moja wina, bo jednak kilka miłych słów o Leo słyszałem w tej grze, on jeszcze do nas wróci, spokojnie, okej? Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się jutro o 15, miłego dnia, cześć!